siemaneczko. Dzisiaj wypad popołudniowy, jest godzina 14:30. Przyjechałem na kanał połapać troszeczkę płoci. Mam nadzieję, że w końcu połapię tych płotek. Posiedzę dzisiaj do godziny, nie wiem, 19:20. Chcę zobaczyć, co się będzie działo, jak się ściemni. Zestaw klasyczny, Planeta. Oczywiście Sensasa idzie, ziemia z Jokersem. Spróbujemy na delikatnie, bez wstępnego nęcenia. No mam nadzieję, że coś połapię i wam będę mógł pokazać. No i nic. Mam nadzieję, że połapię płoteczek. Mogą być nawet leszczyki w ostateczności. No i co? Zapraszam na film, jak się będzie podobał. Łapa w górę, subskrypcja, jedziemy z tym kanałem. Zaczynam właśnie wstępne nęcenie. Poleci tylko 3 koszyczki ziemi, 1 koszyczek zanęty i rura. Także do zobaczenia przy pierwszej rybie. Nic, jedziemy z tym wstępnym nęceniem. 1,28 m i rura. Ziemia, jeden koszyczek ziemi poleciał, teraz jeden koszyczek zanęty. Teraz jeden koszyczek ziemi z Jokersem. Zmieniamy koszyk, przypon z hakiem i rura. Zmienię na koszyk 15-gramowy, najmniejszy jaki mam. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu te moje płocie się na tym kanale odpalą. Jeszcze parę przyponów jest, ale już trzeba będzie się wziąć za wiązanie, bo się kończą. I zaczynamy od HK20. Przypon 0,10. Jakby jakaś mama siadła, to nie będziemy fest wycieniać. Jedziemy na pierwszy strzał. Jedna pineczka na hak. I zobaczymy. Później jak nic się nie będzie działo, będziemy próbować ochotkę. Zobaczymy, co one będą dzisiaj chciały pojeść. Mam nadzieję, że będzie im obojętne co. Pięknie poleciało w punkt. Poprawię sobie tylko podpórkę. I dobra, do zobaczenia za chwilę. Mam nadzieję. Po pierwszej godzinie miałem branie. Nie udało się zaciąć. Strasznie delikatne było to branko. Zwolczymy dalej. Jeszcze trochę czasu zostało. Mam nadzieję, że się pojawią płoteczki w moim łowisku, a tymczasem trzeba się napić troszkę ciepłej herbaty, bo delikatnie wiaterek wieje, ale zimno trochę jest. Dobrze, że żona zrobiła herbatkę. Także jest czym się zagrzać. Myślałem, że jak będę pił, to będzie branie, ale jednak nie. Tydzień temu byłem tam troszeczkę dalej. To byłem o 5 rano, przed 5 już byłem. 5:20 zacząłem łapać ryby.
No to właśnie jeszcze jak było ciemno, to złapałem trzy płoteczki. Potem już jak się dzień zrobił, no to jakieś kleniki się pojawiały, takie po prostu ryby przypadkowe. No ale też połapałem. Jedno miałem niesamowite branie, bo aż mi zaczęło wywijać z kołowrotka, bo byłem odwrócony w drugą stronę. Zaciąłem rybę, przyholowałem ją nawet do brzegu, ale nie zdążyłem jej zobaczyć, bo się po prostu spięła. Przypon, wszystko, hak wytrzymał, ale rybka się spięła w kamieniach, więc nie wiem co to było, ale po braniu to albo ładny kleń, albo jakiś karpik, bo tutaj też się czasami zdarzają karpiki, więc nie mogę powiedzieć co, ale wstawię wam też skrót właśnie z tamtego, to nawet nie z tygodnia, bo byłem w sobotę, a dzisiaj mamy wtorek, to też wam pokażę, pokażę wam te rybki, co były. No tych z nocy płotek nie nagrałem niestety, no bo było ciemno. Dzisiaj jestem przygotowany, mam nadzieję, że będzie mnie widać, jak się ściemni, no ale zobaczymy. Trzeba być zawsze dobrej myśli, nieważne co, nieważne jak, ważne, że nad wodą. Zaraz będę próbował na ochotkę, może będą ochoteczkę chciały, no zobaczymy, trzeba będzie kombinować. Na pewno nie będę próbował na gnojaka, aczkolwiek mam go ze sobą, bo zawsze mam gnojaki ze sobą. Ja po prostu bez gnojaków się nie ruszam nad wodę. Stoją w wiaderku za plecami, to tak troszeczkę mi lżej, że one są ze mną. No nic, zobaczymy. Za chwilę znowu zdam relację, co się dzieje po godzinie. Chyba, że coś weźmie, no to będę wcześniej. Po półtorej godzinie siadła pierwsza rybka. Mam nadzieję, że płotka, bo już jestem tak spragniony tych płotek. Zaraz zobaczymy, co to. Walczy fajnie. Chyba będzie piękna mama. O kurde, piękny okoń. Zobacz, przepiękny garbusek. No śliczny. Też cieszy. Piękny byczek. Już taki pod 30. Ale branie niesamowicie delikatne było. Byłem przekonany, że to płoteczka. I zakładamy dwie ochoteczki. I jedziemy po następną rybkę. Pięknie w punkt. Ile minęło czasu, zobaczymy. 15:46, prawie półtorej godziny. O, drugie pranie. Aj, nie udało się, ale ładne było. Węzeł na z haka puścił. Muszę się przyzwyczaić, bo dzisiaj pierwszy raz na plecionkę łapię. Nigdy nie łapałem na plecionki, więc... niepotrzebnie zacinałem, ale... wykładamy dwie ochotki i jedziemy po następną rybkę. Teraz postaram się nie zacinać. Człowiek całe życie przyzwyczajony do żyłki, a dzisiaj próba plecionki. Zawsze mnie wszyscy namawiali na tą plecionkę, a ja jakiś byłem
Onku, ale powiem wam, że naprawdę rewelacja na plecioneczkę. Plecionka 0,06. Całkiem inaczej to lata, fajnie się zarzuca, a brania to niesamowicie widać. Już trzeba zamówić wszystkie plecioneczki do wszystkich zestawów i koniec ery żyłek u mnie. No i do zobaczenia za chwilę przy rybce, jeśli będzie. Jest kolejna rybka. Nie wiem, czy mnie widać, mam nadzieję, że widać. Już się ściemniło. Mam nadzieję, że w końcu ta płotka, bo już idzie zwariować z tymi płotkami. No, następne okono. Taki malutki. Znaczy malutki. Nie jeden by chciał takiego konka złapać. Jest kolejna rybka. Już się ciemno zrobiło, to mam nadzieję, że już nie okonek. Kurde, następny ogon. Jaki ładny. Zobacz, jaki piękny garbusek. No cudowny. I siłą do wody. Już mi więcej niech one nie przychodzą. No to za 10:07 pomału się zwijam. Po zmroku zero brań. Jedno pyknięcie tylko było to gdzieś z 30 minut temu, ale nie do zacięcia. No więc co, podsumowując cały dzień, znaczy cały dzień, od 14:30 do za 10:07 trzy okonki, jedna ryba spięta, no i jedna przy zacięciu z hakiem poszła, bo to pierwszy raz złapałem na plecionku, więc tak to bywa. Za mocno zacięłem. No i nie ma co siedzieć dłużej. Już jak nic się nie dzieje do tej pory, to już się nic nie będzie działo. Zanęta i ziemia. Dawałem trzy koszyczki ziemi z Jokersem. Jeden mały koszyczek zanęty. No ale jak widać, nic to nie dało. Zrobiłem drugą linię z samą zanętą. Trzecią linię zrobiłem z samą ziemią i Jokersem. No i nigdzie nic niestety nie działało. Nic się nie poradzi. Trzeba jechać do domu. Szykować się na następny wypad. Pewnie do świąt już mi się nie uda pojechać. Więc życzę wam wszystkim wesołych świąt. A między Nowym Rokiem a świętami jeszcze na pewno się wybiorę. Mam urlop do 10 stycznia. Więc jeszcze parę wypadów, mam nadzieję, się uda zrobić. No nic, powodzenia, do zobaczenia nad wodą i połamania kija.